Hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shiro, witam w kolejnym odcinku z Lorelai. I kochani, no naprawdę, jestem aż po prostu zdziwiony, że nagrałem ten odcinek. Jestem jeszcze chory, więc jeżeli będę się delikatnie jąkał, jeżeli będzie mój głos delikatnie inny, jeżeli będą chwile przerwy, to was naprawdę za to przepraszam, ale naprawdę troszeczkę nagrywam na siłę, a nie chcę was zostawiać z samym Planet Crafterem. Wierzę, że dam dzisiaj radę i wierzę, że dzięki temu jakoś sobie to nagramy, więc kontynuujemy oczywiście odcinek. No i moi drodzy, ogólnie napisał twórca, że pięknie naśladowałem dźwięki staruszek, dziękuję ślicznie. Chociaż powiem wam, że ja mam coś takiego, że nie potrafię odsłuchiwać potem swojego głosu, nienawidzę swojego głosu, to jest bardzo dziwne. Chociaż podobno wiele osób tak ma, że nie lubi swojego głosu. Tak, jak ja bym miał to odsłuchiwać, to dostaję takiego mega cringe'u, że po prostu aż się zamykam w sobie i przekręcam na lewą stronę, więc nie wiem jak to wyszło. Mam nadzieję, że dobrze, ale naprawdę nie wiem. Kontynuujmy rozgrywkę. Ładnie w tym ogrodzie. Tędy idzie się do dyżurki. Dobra, co my w ogóle mamy robić? Wiem coś? Nie wiem chyba. Chyba miałem iść do domu. Chyba ta. Główny hall. Słyszysz to? Nie? Właśnie. Cisza i spokój. W końcu. Och, do jasnej. Po co to mówiłam? Co to? To dzwonek alarmowy. Ktoś pewnie nacisnął przez pomyłkę. Zdarza się. Mogłabyś rzucić okiem na panel? Tak. Walnij w to ręką, to się wyłączy. Wydaje strasznie denerwujący dźwięk. Ale nie mogę chyba tak po prostu tego walnąć. Ale Zoe się wścieknie, jeśli to uszkodzę. Który to pokój? Pisze, że drugi. 11, przepraszam. Pokój 11. Pokój 11? Tak, czemu? Czyj to pokój? Jesteś pewna, że 11? No tak, całkiem pewna. No mów. Troszeczkę w tym pokoju. Greta. Martwa pani. What? Ja pier... Czy to... larwy? Nienawidzę larw. Ale musimy tam jakoś wejść i wyłączyć dzwonek. Gdzie jest Zoe? Szykuje tabletki. A kiedy Zoe szykuje tabletki, najbezpieczniej jest jej nie przeszkadzać. Czemu nikt jeszcze nie zabrał ciała Grety? O, niedługo po nie przyjadą. Dobra, w takim razie znajdźmy jakiś sposób, by pozbyć się tych robali. Ja już wiem, ja już wiem. Muszę jakoś się pozbyć tych larw. Obsiadły całą klamkę. Ja już wiem. Ja już, moi drodzy, wiem. Odkurzacz. Stricte odkurzacz. I ja się tam pomyliłem 11 z dwójką, bo tam naprawdę ta czcionka wyglądała jak dwójka. Ta czcionka wyglądała jak dwójka, tylko karzymska, wiecie o co chodzi. Nikt nie kazał odkurzać i mam nadzieję, że to pozostanie. Kurde, to jednak nie? Byłem pewny, że to o to chodzi. Byłem pewny, że to o to chodzi, ale jednak nie. Dobra, czyli szukamy dalej. Szukamy dalej. Być może łazienka? Chlor w tabletkach. Używa się ich do czyszczenia. Po zapachu czuję, że to silna chemikalia. Weźmy to. Jest wanienka. Toaleta. Nie mogę. Mogę tylko użyć. Tani papier toaletowy.
Dobra, slaj taśma wzięta, jest git. Czy ja mogę to połączyć? Na przykład tabletki chlorowe, płyn do spryskiwacza, papier toaletowy. Nope. Wydaje mi się, że wiem, o co tu może chodzić. Ale to jest nadal, wydaje mi się, główny hall. Rozumiem, że tu nic nie ma. Ale grunt, żeby sprawdzić, nie? Dobra, czyli główny hall. Pokój dzienny, kuchnia. Kuchnia. Tu też nic nie ma. To jest czas, żeby sobie trochę pobiegać. Biegu, drzwi. Nie, to nie jest dobry moment. Tutaj też możemy wejść. Spirit of 43. O, jakaś podpowiedź na ekranie, czyżby? Nie, niestety nie. Sama pokazówka z kasą. No dobra, tu jest hall. Czyli wracamy do punktu kulminacyjnego. Czyli to raczej nie tu. Dobra, zatem wejdźmy sobie tu. Tu jeszcze było chyba po prawej stronie? Nie, nie było po prawej stronie. No to w teorii mamy wszystko. Chyba że jest coś jeszcze tutaj. Irene, korytarz, właśnie, jeszcze laundry room. Tu coś może być. Kran, dokładnie. Dobrze mi się wydawało. Tabletki z chlorem trzeba było gdzieś oczywiście rozpuścić, prawda? To plus to. Od samego zapachu piekło mnie oczy. I gitara. Znaczy na larwy również zadziała. Chociaż w sumie dobrze byłoby też użyć domestosu. Dobra. O, to im się nie spodobało. Ohydne małe dranie. Tak. To co? Chodzimy? Nie. Znasz mnie. Ja za bardzo się boję. Maria. Naprawdę nie chcę robić tego sama. Nie ma szans, żebym tam weszła. Przykro mi, Lorelai. No dobra. Wejdę i wyłączę dzwonek. Ale wisisz mi. Mi nic nie wisi. Teraz mogę już wejść. Okej. To tylko ciało. Nie ma się czego bać. Hej! Wyłącz dzwonek, to cię wypuścimy. Jaka świnia. Jak się to wyłącza? To tylko lampka. Gdzie jest przycisk, który ją włącza? No. Ale burza. W takim pięknym dniu. Ale leje. Gdzie ten cholerny? Cholera. Ręka Grety. Ale jak udało jej się chwycić za dzwonek? Dziś w nocy umrzesz. Boleśnie. Jak pies.
wszystko, na czym ci zależało, zostanie odebrane. Ale nadchodzi ona. Ona da ci dar, który cię ocali. Ty go przyjmiesz. Ale nie popełniaj tego samego błędu, co ja. Kiedy układasz się z diabłem, diabeł zawsze wygrywa. To było dziwne. Dałaś się nabrać. Nagrałam wszystko na telefonie. O stara, szkoda, że nie widziałeś swojej miny. Co? Mało się nie zesrałaś. No nie, Nisza? O Boże. Muszę to wrzucić na YouTube'a. To był żart? Ty mnie nagrywałaś? Ty mnie nagrywałaś? You filmed me? Yeah. Tak, i... You can't do tak nie wolno. Słuchaj, zawsze tak robimy nowym pracownikom. To śmieszne. Pogódź się z tym. Ty też brałaś w tym udział, Nisza? You knew about this too, Nisha. Yes. Tak, oczywiście. Ja nacisnąć dzwonek. Laura się bać. A, to był żart. Okej, okay, udało ci się, brawo. To nie było śmieszne, Maria. Zapytajmy, czy to był żart. This was a prank. No a coś ty myślała? Martwi ludzie nie dzwonią dzwonkiem. Ale to my zadzwoniłyśmy. Nie Greta. Naprawdę uwierzyłaś, że to była ona? O, stara. To było piękne. Mówiłaś przecież, że łatwo cię wystraszyć. A potem robisz mi taki numer? Okej, udało ci się, brawo. To nie było śmieszne, Maria. To nie było śmieszne, Maria. This wasn't funny, Maria. I thought we were friends. Myślałam, że jesteśmy przyjaciółkami. Oh, come on. Weź, wyluzuj. Don't be like that. Nie bądź taka. It was just a to był tylko dowcip do kurwy nędzy. No nieśmieszny. Uj, nieśmieszny. Cieszę się, że nic panu nie jest, panie B. Ale niepotrzebnie się pan przejmował. Poza niespodziewaną śmiercią Grety. No cóż, wszystko inne jest w jak najlepszym porządku. A, i ta nowa dziewczyna, Laura. Raczej Lorelai, tak? Nieźle sobie poradziła. Wciąż musi się jeszcze dużo nauczyć. Ale myślę, że zrobimy z niej dobrą opiekunkę. No i chyba moje wybory w stosunku do Grety dobrze wyszły. Dzięki za parasol, Zak. No właśnie. Zak. Wracamy do naszej królowej czerwi. A teraz jestem tu.
Chapter 3. A Lonely Seashore. Samotne. Zaraz zobaczymy, co to znaczy seashore. Bo nie pamiętam. Nie pamiętam, co to znaczyło seashore. To znaczyło seashore. Wybrzeże. Wybrzeże. Dobrze wiedzieć. Samotne wybrzeże. No i moi drodzy, bo wiele, czy wiele, no może niewiele, ale kilka osób się zagubiło delikatnie w tej całej stylistyce. Chodzi o to, że Lorelai na początku miała ten swój pierwszy dzień w pracy. Widzieliśmy to na samym początku, gdy tylko wychodziła z domu i gdzie spotkała Zaka. Zak jej dawał wtedy parasolkę, no i ona poszła sobie na ten pierwszy dzień pracy. Potem mieliśmy lekką przerwę, wróciła do domu, no i już działa się ta akcja z matką, gdzie ona się już powiesiła. No i niestety, ale dowiedzieliśmy się wtedy, że ktoś tam przepowiedział śmierć i ta śmierć nastąpiła. Ale teraz pytanie, czy damy radę jeszcze jakoś wrócić do tego świata, czy to wszystko, co się wydarzyło, możemy jakoś to zmienić, czy nie? To jest dobre pytanie. Tak naprawdę gra... Wystarczy delikatnie pomyśleć i widać, że ma swoją kolejność. Jest troszeczkę chaotyczna, ale naprawdę to nie jest jakiś duży problem, bo bez problemu możemy się tutaj odnaleźć, więc oglądajcie uważnie. Ja wiem, że czasem się jąkam, wiem, że czasem mogę jakieś teksty pomylić, czy się nawet zająknąć i źle przetłumaczyć, no ale czasem tak bywa. To nie jest wina twórcy. Jeżeli ja rozumiem tę grę, to naprawdę chyba każdy ją zrozumie. Więc lecimy dalej. Wydaje się wygodne. Ale ciężko będzie spać, kiedy te manekiny się gapią. I to samo, co i wtedy. Prowadzą na korytarz na piętrze. Wychodzimy. Wychodzimy. Królowa Czerwi nas czeka. Nie krępuj się. Wejdź, Lorelai. Gotuję ci zupę. Co? Najwyższa pora, byś zjadła pożywny domowy obiad, nie uważasz? Ale co to za miejsce? I kim ty jesteś? Ten dom to moje skromne królestwo. A ja jestem twoją nową, najlepszą przyjaciółką. Znam twoją matkę i twojego ojca. I teraz zapoznam się lepiej z tobą, Lorelai. Chyba zaraz będę kichał. Kurde, no. Będę kichał jak nic. Nie będę kichał. Nie pozwolę. Ale gra jest świetnie stylistycznie zrobiona, naprawdę. Podoba mi się na maksa. Aż znów mam ochotę wrócić do Unity i coś spróbować stworzyć. Kurczę, no. Ja programować potrafię. Znam C Sharpa, znam JavaScripta. Troszeczkę nawet Pythona ogarniałem, ale niestety graficznie jestem jebanym imbecylem, więc kurde, no ta grafika, tak to piękna. Ach. No piękna stylistyka. Mimo już pikseloza, ale piękna. Nazywają mnie Królową Czerwi. Rzadko pozwalam ludziom tu wejść. Nie mają czego szukać tu, gdzie spoczywam. Ale dla ciebie postanowiłam uczynić drobny wyjątek i podarować trochę matczynej miłości, która biednej Mirandzie tak ciężko przychodziła. Dla mnie? Dlaczego?
Widzisz, zamieszkuję tu od dawien dawna. Zrodzona z ciemności, drążę swe tunele w zepsutych sercach ludzi. Twoje serce jest inne, Lorelai. Bo jesteś tą, która przeżyła. Była? Ja? Chyba zapominasz o pewnym ostrym kawałku szkła, który przebił na wylot moje gardło. Śmierć wcale nie oznacza końca. Nie wiedziałaś o tym, Lorelai? Bzdury. Gdzie więc jest mój tato? Gdzie mama? Odeszli. I teraz ja odeszłam również. Być może jesteś od nich silniejsza. Mówią czasem, że... gdy czyjaś wola do końca do życia jest tak potężna, nawet śmierć nie jest w stanie ich powstrzymać. Naprawdę mnie przeceniasz, dziwna kobieto. Kim naprawdę jesteś? Kogo widzisz, kiedy patrzysz w lustro, Lorelai? Zwykłą, normalną osobą z ambicjami na dobre, ciche życie. Sama nie wiem. Widzę kogoś, kto jeszcze nie odkrył, kim jest i czego chce. Widzę martwą dziewczynę. Widzę kogoś, komu prawie się udało. Ale okazało się, że to wszystko było jednym wielkim kłamstwem. Może jestem tą, która przeżyła. Przeszłam tak wiele. Wciąż trwam. Myślę, że ta ostatnia to jest dobra wiadomość. W sensie dobry tekst. Może jestem tą, która przeżyła. Przeszłam tak wiele. Wciąż trwam. Gdy tato dowiedział się, że jest chory, walczył do końca. Kiedy umarł, obiecałam, że zawsze będę postępować tak samo. Że będę walczyć o swoje marzenia. Stanę się z tą osobą, którą on chciałbym była. Porządnym człowiekiem. Ale co to za różnica? Nie mogę cofnąć czasu. Nie, ale... z moją pomocą jest wciąż coś, co możesz zrobić. Chodźmy się przejść. Okej. To ostatnie wspomnienie z twojego życia. Wyjątkowo wstrętne, nawet jak dla mnie. Co on robi z Beth? Wierzę, że chce ją utopić, Lorelai. Chciałabyś powstrzymać tego podłego człowieka, nieprawdaż? Tak. Ale jak? Jest za późno. A co gdybym powiedziała ci, że nie? Co? Przywrócę cię do życia. Odrodzisz się w miejscu i czasie, w którym umarłaś. Będziesz miała szansę wyrwać pytanie z rąk tego szaleńca. Brzmi dobrze, czyż nie? I ty naprawdę możesz to zrobić? Nie wiem, czy mogę ci ufać. Ja też nie wiem, czy mogę ci ufać.
Nie wiem, czy mogę ci ufać. Nie masz nic do stracenia, Lorelai. Przynajmniej za pierwszym razem. No, może. Jakbym... To łatwe. Każdy mógłby to zrobić. Ale najpierw... Chcę, żebyś mi coś przyniosła. Dobrze, o co dokładnie chodzi? Mam nadzieję, że nie chodzi o 10 wilczych skór. No tak. Łys psa i 3 kły psa. I jeszcze skóra wilka. No. No to żartujmy sobie. Mam nadzieję, że nie chodzi o 10 wilczych skórek. Nic tak nużącego, zapewniam cię. Potrzebny mi tylko ostatni składnik. Płetwa rekina. Tylko kawałek. Serio? Mam zabić rekina? O, niedaleko stąd jest jeden już nieżywy. Gdzie? Poszukaj samotnego brzegu. Okej, no to idziemy. No właśnie, powiem wam szczerze, że nie pamiętam, czy w The Cat Lady. Jedna świeczka już zgaszona. To nie wygląda zbyt dobrze. To nie wydaje się zbyt dobre. Nie pamiętam, czy... Tak mi się wydaje, że w Cat Lady chyba Lady of Maggots była tą złą. Jestem wręcz przekonany, że ona była tą złą. Jak to poszedłem? Si. Rozumiem, że z drugiej strony możemy sobie przejść. Tak czy nie? A, na górę. Dobra, no tak. Od czegoś były te drzwi, prawda? Nie? Ni? Nie czas na sen. Ej, to chyba ja czegoś nie rozumiem. Naprawdę myślałem, że tutaj możemy przejść i jakieś drzwi nas poprowadzą? Kominek. A, obraz. No tak, samotny brzeg. No przecież. No i jesteśmy. Rozgwiazda. Ach, biedne maleństwo. Powinnaś być w morzu, nie tutaj. Wyrzućmy cię. Ładne morze. Dobra, wyrzućmy cię. Karma plus 1. Nie wiem, czy to dobrze. Pierwszy raz widzę karmę. Nie sądziłem, że coś takiego w ogóle tu jest. Topa. Mogłem trochę pokopać, ale gdzie? Wielka kłódka, jak na taką małą szopę. Jest lewarek. To może się przydać. Jak może, to bierzemy. Deska. Wydaje się dość solidna. Okej. No i jest rekin. Coś tam chyba utknęło wewnątrz tego rekina. Utknęło w szczękach tego rekina. Gdybym tylko mogła je jakoś otworzyć. No ja wiem co. To jest to, po co przyszłam. Ale potrzebuję tylko kawałek. Potrzebuję czegoś, czym mogłabym odciąć kawałek. Łopata? Nie, to chyba nie. Ja wiem, no lewarek.
I co my tam znajdziemy? Kamerka? Okej. Użyj. Czekajcie. Dobrze rozumiem? Ja dobrze rozumiem, czy ja źle rozumiem? Ja nie mogę jej użyć. Dobra, tu nie. Nie mogę. Dobra, czyli rekina jeszcze nie ogarniemy. Musimy mieć coś ostrego do użycia. Do przecięcia. Ale ta kamera. Ona pokazuje ten krzak z kołem. Kopanie rękami zajęłoby mi całe wieki. No problem. Ten szkielet musiał leżeć tu od dawna. Biedny gość. Dźgnięty prosto w brzuch. Idealnie. Naprawdę przyda mi się ten nóż. Dobra. Teraz powinno nam się udać to odciąć. Idziemy ciąć. Pyk. Łetwa rekina, nóż. Mamy to. Mam to, po co przyszłam. Teraz... Jak stąd wrócić? O! Kurde. Blokuj mi przejście. Złaź mi z drogi. Klucz. Ale dziwny z ciebie klucz. Rozumiem, że to jest klucz do kłódki. Trochę drygłem. Może. Ja coś mogę wyrzucić? No niestety nie mogę. Dobra, kluczyk. Może to droga do wyjścia. A, tak myślałem. Wiedziałem, że gdzieś dzwoni, tylko nie wiedziałem, w którym kościele. Mam płetwę. Wrzuć ją do garnka. Mogłabyś? Okej. Jedz, moje dziecko. Ta gorąca zupa sprawi, że twoje serce zabije ponownie. Nigdy nie jadłem rekina. Jest nawet smaczny. Istotnie. Jeśli kiedyś wrócisz, zostało wiele na później. Szkoda byłoby ją zmarnować. Nadchodzi czas twojej zemsty. Rosebery Lane. Boże, jak ja nienawidzę tego miejsca. Ale jestem gotowa. To twoja druga szansa. Nie zmarnuj jej. Rosebery Lane. Idę po ciebie, Bethany. Chapter 4. Druga szansa.
To jest coś, co uwielbiam w tych grach. I sayonara! Pyk, mamy cię. Jeszcze żyje skurwiel. Zak też żyje. Downfall. Poddaję się. Dzwonimy na policję. Nie mogę nawet wezwać policji. Zabiorą Bethany i umieszczą ją w domu dziecka. Ja nigdy się nie poddaję, no halo. Halko, halko. Czy ja tam widzę maskę? Nie, to są słuchawki, okej. Myślałem, że to jest maska. No ale typie, miałeś katanę. Czemu nie wziąłeś katany? Czemu nie wziąłeś katany? Dobra. Właśnie. Panie twórco, bo ja mam do pana mam taką wielką prośbę. Bo pan żeś mówił, że zrobienie tłumaczenia nie jest takie proste. Ja doskonale o tym wiem. Ale czy ma pan gdzieś pliki do Downfalla? W sensie chodzi mi o pliki z tłumaczeniem. Czy jeżeli odjąłbym się tego tłumaczenia, to czy wprowadziłbyś je do oficjalnej wersji gry? Bo ja jestem skłonny to zrobić. Naprawdę jestem skłonny to zrobić mimo swojego braku czasu, ale hobbystycznie jak najbardziej z chęcią bym to zrobił i dodatkowo ograłbym to na kanale. Tylko teraz pytanie, czy jest możliwość uzyskania takich plików. Czekam na informacje. Pisz w komentarzu, jeżeli nie, to oczywiście masz jeszcze maila podanego w informacjach. Pisz śmiało. Myślę, że się dogadamy. A Downfalla naprawdę bym chciał bardzo rozegrać. Dobra, nie mogę nawet wezwać policji. Zabiorą Bethany i umieszczą w domu dziecka. Nie mogę ryzykować. Popatrz tylko na nią. Ona mnie potrzebuje. Spróbujmy się uspokoić. Potrzebuję chwili, aby zebrać myśli i zastanowić się, co robić dalej. Jak swoją głową, Zak. Fajne miejsce. Czym ty się właściwie zajmujesz? Uciekam z Bethany. Jeszcze dzisiaj. Dobra, zapytajmy się najpierw Zaka, jak jego głowa. Jak z twoją głową, Zak? Jest chyba nie najgorzej. Tak myślę. Ale gdyby nie moja czapka, byłoby już po mnie. Ocaliłeś nas. Ja? Nie, ja tylko... Nie gadaj głupot, to prawda. Gdyby nie ty, wszyscy byśmy zginęli. Powiedziałbym raczej, że było to działanie drużynowe. Tylko, że musiałeś wcale im pomagać. Może jednak musiałem. A, fajne miejsce. Czym ty się właściwie zajmujesz? Czemu wszystko w życiu musi być tak zajebiście trudne? Dobra, fajne miejsce. Czym ty się właściwie zajmujesz? Tworzę gry komputerowe. Naprawdę? Fajnie. Chociaż są trochę do niczego. Na pewno nie są takie złe. Znaczy, ktoś je kupuje, prawda? Niektórym się podobają, to prawda. Ale daleko mi dochodzi Hideo Kojimy. Nie wiem, kim jestem Hideo Kojima, ale jestem pewna, że pewnego dnia odniesiesz wielki sukces. Tak sądzisz? Oczywiście.
O ile tylko włożysz w to, co robisz, całą duszę i serce. Wiem z doświadczenia, że dusza i serce niewiele znaczą bez kampanii reklamowej za $1,000,000. Tam. Pewnie mówisz tak tylko dlatego, że twoje serce było gdzieś indziej. Kawę gdzie? O, panie twórco, widzę jakąś taką anegdotkę. Nie to, żeby do życia prywatnego, ale... Nie no. Drogi panie, naprawdę się panu coś udało. Naprawdę się udało, skoro ja naprawdę gram w te gry, to się udało. To się udało. Bo mnie zadowolić jest naprawdę bardzo ciężko. A wszystkie twoje serie, The Cat Lady, Downfall jeszcze nie wiem, ale mam nadzieję, że się dowiem. Lorelai, Barnhouse Lane, no to jest po prostu coś pięknego. Dobra, jakie gry zrobiłeś? Zgoda, może nie znam się tak świetnie na grach. Mój tata miał konsolę i kiedy jeszcze żył, graliśmy razem. Na pewno nigdy o nich nie słyszałaś. Na rynku są tysiące małych gier niezależnych. No mów, chcę wiedzieć. O czym była pierwsza? Nazywa się... I Gentleman. Okej. To o kolesiu, który bardzo kocha swojego psa. Ale pies zostaje porwany. Przez koty. The Dog Gentleman. No dobra. Biegasz sobie na boki i walczysz z tarczą. Okej. Ciekawe. No to też potrzebowało skryptów. Kim się walczy? Głównie z kotami zombie. Ej, to jest. Brzmi fajnie. Jakie inne gry zrobiłeś? O, chcesz wiedzieć więcej? Okej. Dwa lata temu stworzyłem symulator kostek lodu. Wbić się w tą głupią modę symulatorów dziwnych rzeczy. Zrobiłeś grę o kostkach lodu? Kostkach, które walczą, aż się roztopią. Próbuję sobie to wyobrazić. Ciekawe. Brzmi to trochę dziwnie. Tylko 99 centów. Znaczy, pewnie, może nie jest to najlepsza gra na świecie, ale... Właściwie, tak. Chyba masz rację. Nie jest do dupy. Nie jestem z niej zbyt dumny. Jakie inne gry zrobiłeś? No cóż. Po psim gentlemanie czułem, że muszę zrobić coś, co zrobi trochę pieniędzy. Bo z jakichś dziwnych przyczyn tylko 5 ludzi go kupiło. Zrobiłem więc Dusiciela Śledzi, grę, w której jesteś śledziem, który usiłuje uciec ze stragonu rybnego i wskoczyć do morza. I jak to wyszło? Powiem tylko tyle, że Dusiciel nigdy nie znalazł się na pierwszych stronach sklepów. Ale przynajmniej nauczyłem się, że gry o rybach to marny biznes. Jakie inne gry zrobiłeś? Ja... nie chciałbym cię zanudzić. Przestań. Gdybym nie chciała wiedzieć, nie pytałabym przecież. W sumie, tak. No cóż. Raz chciałem stworzyć coś głębszego. Coś wartościowego. I tak oto powstała trupia krew. Tylko, że im więcej nad nią pracowałem, tym bardziej wychodził z niej first person shooter. Ale przynajmniej są popularne, nie? Aha. Ostatecznie trupia krew zebrała niesamowicie złe recenzje, ale mimo to 10 tysięcy kopii sprzedało się w pierwszy tydzień. Jak dla mnie to był kawał dobrej roboty. Jakie inne gry zrobiłeś? Teraz udało mi się zrobić naprawdę genialną grę. Była naprawdę niesamowita. Budzisz się na wyspie nago, trzymając tylko kamień i pochodnie. W międzyczasie inni gracze próbują cię zabić i ukraść twoje rzeczy.
I kiedy zaczynasz zwiedzać okolice, uczysz się jak przetrwać, budować bazy, tworzyć nowe przedmioty. Ale kiedy już miałem się ku końcowi, ktoś inny skradł mój pomysł i uprzedził mnie. O, co za pech. Ta. Gdyby nie to, Dust byłby najlepszą grą, jaką kiedykolwiek zrobiłem. Tu chodzi o Rasta. To chodzi o Rasta, nie o Dusta. Jejku. Panie twórco, skąd ta anegdota? Skąd ta anegdota? Bo ja kiedyś raz to grałem i to sporo. Czy jeszcze w te pierwsze wersje po tym pseudo remake'u, który był na pre-release'ie, na pre-alfie, na indie accessie, o to lepiej. Naprawdę sporo natłukłem, potem już raz, no niestety, to już nie było to samo i naprawdę poszło stawkę, ale faktycznie, no, raz był swojego czasu naprawdę niesamowitą grą. Teraz chyba też jeszcze jest, ale no już niestety chyba jestem to za stary, żeby cukierkowa gra do mnie jakoś tak przeszła, przewitała mnie. Tak więc skąd ta anegdota? Jakie inne gry zrobiłeś? Och, za dużo już paplam. Na pewno masz już dość słuchania o tym wszystkim. Nie, ja chcę więcej, ale no anegdota z Rastem była. Czemu wszystko w życiu musi być tak zajebiście trudne? Jedyne czego chciałam to mieć spokojne, szczęśliwe życie. Nie powinnam zmagać się z biciem mamy i znęcaniem Johna. I nie powinnam musieć opiekować się dzieckiem, które nie jest nawet moje. Nie będzie tak zawsze. Więc czemu wszystko, co robię, zawsze kończy się klęską? Wiesz, to tak niestety działa. Czasem poniesiesz klęskę. Może 10 razy, może 100, może nawet 1000. Ale to nie szkodzi. Klęska nie jest permanentna. Podniesiesz się i będziesz walczyć dalej. Ale tym razem będziesz silniejsza, mądrzejsza i będziesz lepsza. Chcesz żyć swoim własnym życiem i uwolnić się przed przyszłością? To przestań martwić się porażkami. Przestań się bać. Walcz o swoje marzenia i nigdy, przenigdy się nie poddawaj. Czemu gadasz nagle jak jakiś stary chiński mędrzec? Przecież jesteś tylko kilka lat starszy ode mnie. Ja... lubię oglądać motywujące filmy na YouTubie. To mądre słowa, dzięki. Uciekam z Bethany jeszcze dzisiaj. Ale dokąd pójdziesz? Jesteś pewna, że to dobry pomysł? Mam inny wybór? Jeśli zostanę, zabiorą Bethany. Nie pozwolimy na to. Jesteś jej siostrą. I dorosłą osobą, nie? Tylko od niedawna. Tak czy inaczej, jest oczywiste, że byłoby lepiej jej pod twoją opieką. To znaczy, no nie ma nikogo na tym świecie. W sumie to nie, mamy ciebie. Nie i ja również. Nie no, mamy ciebie. W sumie to... Nie. Mamy ciebie. Dziękuję, Zack. To... Nic takiego. Dla ciebie... Ja... Tak? Po prostu myślę, że zasługujesz na więcej. To wszystko. Dlaczego jesteś dla mnie taki miły, Zack? Bo wiesz, wszyscy w moim życiu byli ostatnio totalnymi dupkami. Mogłeś powiedzieć nie, kiedy przyszłam do ciebie po pomoc. Ale nie zrobiłeś tego. Czemu? No, jeśli granie w gry czegoś cię uczy, to przede wszystkim tego, że... bohater zawsze ratuje księżniczkę. Ale to nie jedyny powód. Prawda? O, ja... Nie wiem. I głupku. Zack, nie. Wiesz.
Naprawdę chcesz, żebym to powiedział? Powiedz to, Zack. Wiesz co, masz rację, to nie jest dobry moment na taką rozmowę. Nie bój się, Zack. Ja też cię lubię. Moi drodzy, już muszę kończyć odcinek, już i tak przesadzam. Nie bój się, Zack, ja też cię lubię. Ja też cię lubię. Co się stało? Nie czujesz tego? Jezu. Gdy też jadłeś na kolację te śmierdzące kary? O. Tak, brązowy alarm. I założę się, że nie masz w mieszkaniu żadnych czystych pieluch. Przykro mi. Już raczej dawno przestałem ich używać. Niedobrze. Co tu robić? Nie za bardzo mogę się po nie wrócić do naszego mieszkania, bo wolałabym już nigdy tam nie iść. Trzeba będzie improwizować. Musimy ją jakoś wyczyścić i zmienić pieluszkę. Trudna sprawa. Gdzie tam? Mówiłam dzisiaj tuzin starych kobiet. Z dzieckiem pójdzie o wiele szybciej. Nie znam się na tym zbytnio. Jeśli chodzi o dzieci, to jestem totalnym noobem. Masz tu coś, czego można by użyć? Oprócz mojej czapki? Nie sądzę. Twojej czapki? To genialny pomysł. Co? Nie! To czapka z Breaking Bad. Limitowana edycja. Dziecku powiesz, nie? Dobrze. To się nada. Muszę tylko wprowadzić parę poprawek. Możesz je przypilnować? Ja pójdę się rozejrzeć. Pewnie. Idź śmiało. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu Gra od Was Shiro, a my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z Lorelai. Trzymajcie się. No i co? Miłego. Hey, hey.